27 czerwca. Zbytków. Wieś magii i czarów. Po raz kolejny stał się miejscem spotkań i wspólnej zabawy mieszkańców gminy Zgorzelec i wszystkich chętnych, którzy chcieli tego dnia zawitać do Zbytkowa. A było po co? Noc świętojańska, czy też Noc Kupały, to słowiańskie święto związane z letnim przesileniem słońca, obchodzone w czasie najkrótszej nocy w roku. W jego trakcie cieszymy się z obecności ognia, wody, słońca, księżyca, doceniamy urodzaj, płodność, radość i miłość. Wszystko to w pięknej letniej scenerii oraz w sąsiedztwie nowoczesnej świetlicy i obiektów sportowo-rekreacyjnych. Klasne całkiem. Ja żółto, a Piotrek klasnie wszystko. Proszę bardzo. O, jak mi. No. Uwaga. Brawo. Gości czekało wiele atrakcji. Na ich brak szczególnie nie mogli narzekać najmłodsi. Liczna grupa animatorów czasu wolnego zabawiała dzieci, organizując wiele konkursów i zabaw. Między innymi grę w wielkiego Chińczyka, dmuchane zamki, wyścigi gąsienic czy łowienie rybek. Atrakcji wydarzenia był także nieodłączny element wspólnych spotkań, czyli konkurs ciast oraz związany z nocą świętojańską konkurs wianków. Ciasto z galaretki. Miejsce czwarte. Drodzy Państwo, ciasto z galaretki. Następnie nagrody pocieszenia. Myślę, że również atrakcyjne. I jeszcze jedna właścicielka na miejscu potrzebna. Drodzy panie, w kształcie serca, właścicielkę tego wianka. Brawo, brawo, brawo!
jest właścicielka. I to trzecie. Brawo. Szanowne jury, jeszcze dwa. Julia, Agnieszka. Julcia, Julcia. Pięknie chodzi jabłuszkami. Przepiękny. Brawo. I drugie wyróżnienie, poproszę. Tutaj po kolei wianki są pokazywane i rozdajemy nagrody. Proszę, kolejna nagroda. Młynki. I następny wianuszek. I następny wianuszek. Jury za pomoc wyborze. Na scenie w Spytkowie wystąpił także znakomity kabaret Zgryfus, który przygotował program Wszystko przez kobiety. Uroczy duet kabareciarzy zdecydowanie spodobał się mieszkańcom gminy. Niektórzy z nich pojawili się nawet na scenie w improwizowanym występie. Z własną żoną na twarzy to powiada jak z samowarem do Tuły. Głupi. Samowarem do Tuły, no powiedział co wiedział. Nie, tak lepiej powiedział, wiesz? No, powiedz z czym, gdzie no, powiedz. No już, mówię. Z własną żoną na czasy, to jak z grzybem do lasu. Ty chodzisz jak kaczka. A ty jak łajza. Nie? Jestem cudza żona, to nie bolą. A no chyba, że tak, no. A wy nie. No. Ty. Co głupi, co głupi. Zimno jak psia, jemu dusno. No, o czegoś chciałem zacząć, no i też źle. Ty błyskotliwy, to ty nie jesteś. No. Dusno tutaj, dusno. O. Co ci odbiło? Hello? Bardzo lubię, jak mnie duszy. Pisecami to tylko szafy przesuwać. No widzicie, dziewczynki, z nich to nie ma żadnej zabawy. A jakie tańce ty wolisz? Ja to uwielbiam, te nowoczesne, wiecie. Jeden skacze obok drugiego, drugiemu nie przeszkadza. Hulali po polu i pili kakao. Walka z... Nie, przestań, przestań. Walka. Chodź tu bliżej, ty się pokaż. I ram, pam, pam, pam. Ura, ja wiem, jak się ma zachować dama z dżentelmenem. O, tu w Spytkowie. O, przepraszam panią. Proszę bardzo. Pozwoli pani, że się przedstawię? Proszę bardzo. Halo! No, cześć! Cześć, stary! Jak tam po wczasach? Och, lepiej nie mówić. Spokój właściwy, on się do mnie wkręci. Nikt cię nie dręczy pytaniami. Kochasz mnie? Dobrze, a powiedzieli, że nie słychać, bo chłopaki nie słyszą, głuche są mnie. Proszę na mnie w ten sposób nie patrzeć, dobrze? Ale dlaczego? No bo potem zbyt trudno w mej pamięci zatrzeć ten wyraz. Jaki mają oczy pańskie, wiesz, twoje. Zawstydził się. Po raz kolejny nie zawiodły również lokalne zespoły lodowe. Na czele z kwiatowiankami z Żarskiej Wsi oraz górnołużyckimi błękitnymi kamizelkami z Łagowa. Oba zespoły, pomimo wysokiej średniej wieku, zawstydziłyby energią nawet 20-latków. Thank you.
przygotowanych atrakcji było tradycyjne puszczanie wianków na wodę, z którymi wiąże się ciekawy zwyczaj. Jeśli wianek zostanie wyłowiony przez kawalera, oznacza to szybkie zamążpójście panny, która wianek puściła. Jeśli płynie, dziewczyna wyjdzie za mąż, ale nie prędko. Jeśli zaś spłonie, utonie bądź zaplącze się w sitowiu, prawdopodobnie zostanie ona starą panną. Przyszedł czas na wspólne biesiadowanie, długie rozmowy i relaks. Organizatorem Nocy Świętojańskiej była gmina Zgorzelec, Gminny Ośrodek Kultury w Zgorzelcu z siedzibą w Radomierzycach oraz firma Gas System. Wsparcie okazał także samorząd województwa dolnośląskiego. Do zobaczenia w przyszłym roku.